nagrywać. Znaczy ponownie konwertować, nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Tam jest ogólnie wieża. Nie zatrzymuj się. Wszystko w porządku? Właśnie nie wiem, gdzie ona ma ten... O, właśnie. Nie wiesz przypadkiem, gdzie Liu Wen mogła się skryć? Nie moja sprawa. Ja się zajmuję tamtymi herlakami. Ona może być kluczem. No to nadstawiłbym ucha wśród kupców i w gospodzie. Tutaj si to kołki, to grubo ciosane. Ale chlapa... To nie przeszukaliście wieży Liu Wen? Tak. A ten kufer, którego nie... Chciałem go toporem rozwalić. Pamiątka rodzin. A mogę na ten kufer zerknąć? Skoro ci się chce, chodź, wpuszczę cię do... No... Dobra. Czyli wystarczyło z tym kołkiem pogadać. Super. Ja się nabiegałem. No, otwórz, otwórz, chcę wejść. Idź sobie. Mam kufer, skrzynia. Ja, otworzyliśmy kufer. Złoto, właśnie o to chodziło. To już jest wszystko wiadome, cała zagadka jest rozwikłana tylko dzięki tym 33 sztukom złota. Dobra, chyba chodzi o ten kufer. No, nie był taki ciężki. Klucz. Pierścień. 10 z umiejętności magicznych. Dobra. Aha, 7 do umiejętności magicznych. Co tam jeszcze jest? Umiejętność walki dystansowej. Klucz. Dobra, ale po co mi klucz? Kobieto. Chłopie, chciałbym z tobą pogadać. Otworzyłem kuferek. Znalazłem kluczyk. Tyle. I co teraz? Dobra. Nadal nic. Mam kluczyk. Zobaczmy w inwentarzu. Mam kluczowe przedmioty. Zwyczajny klucz. Jasne, że tak. Bo co miałby być inny? Tak raczej by nie chciała otwierać przejścia Diegowi. Przynajmniej wydaje mi się. Pewnie poszła gdzieś i do jednej z tych kopalni sobie zrobiła przejście. To jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że pójdziemy do tej kopalni tutaj. I później do tamtych dalszych. Lololo. No wskocz tam. No właśnie, tutaj wskocz. Lololo. Okej. No i dalej jedź. Tutaj według mnie powinno być. Nie, nie, jednak nie tutaj. Ech, zapomniałem, że to nie ta kopalnia. No cóż. No to idziemy dalej. O, i mój płonący mieczyk. Super. Zobaczymy, czy w ogóle jest czegoś wart zakup za 2500. Bo jak nie, to się trochę zirytuję, że wydaliśmy 2500 i nic z tego nie ma. No dobra, może nie to, że nic, ale... No dobra, nic z tego nie ma. Może być albo tutaj. Albo w tamtej krypcie. W tym momencie nie możesz tego użyć. No tak. Dobra. Jeśli... Klucz. O, nie byłem tutaj.
A to news. Super rzecz. Dobra, idziemy tam najpierw. Nawet jeśli ten klucz był do niczego, przynajmniej w tych częściach, no to sobie pozwiedzam wcześniej niezwiedzone części mapki. Jakoś nie wiem, dlaczego ich nie zauważyłem. Furfur. O, tu jest jakaś jaskinia. Zobaczymy, co tam. O! Nie mogę ich otworzyć, oczywiście. Bo po co? I tam w środku nic nie ma. Są zareglowane. O, może tu są te groby jakieś rozkopane, śmieszne. Nie, tylko nasionka. Okej, idziemy dalej. Zobaczymy, co zrobić dalej. Dalej będziemy rozprawiać się z wypłoszami. Siema, wypłoszę. Okej. Nie wiem, czy jest lepszy. Teraz sprawdźmy. 36,72. Jak wezmę to... wiecie co? Dobra. To było wydane 2500, a wybyło to. Ech, szkoda. Ale no cóż. Zmuszę się do tego i będzie mi z tym dobrze. No, co za szajs. Szajs jeden głupi. Czemu zawsze, gdy chcę zrobić coś w fajny sposób, to oczywiście jest do tego dłuższa droga. Siema, ścierwojadki. Co tam, jak tam? Zginąć. Dobra. Okej. Ostatnie podejście do pomagania Liven. Jakaś dodatkowa mapka miasta, nauczka dla Winstona.
dobra. Jeżeli... tutaj się nie da wejść, to się zirytują. Bo przemierzyliśmy duże połacie terenu i nic nie znajdziemy. Bez przesady, smutno mi się zrobi. Tam coś było. Aha, zielemany. Dobra. Jeżeli tu faktycznie nie będzie się dało wejść do tego, do tej krypty, czy do czego, co to jest, to wtedy zakończę sobie nagrywanie, odpocznę chwilę od tej gry. Dobra, okej. Wracamy kawałek i zaraz się rozłożę.